Poranna rozmowa Radia Opole. Gościem Radia Opole jest Norbert Kaczmarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Polskie rolnictwo jako strategiczny sektor musi mieć dostęp do energii, tak pan mówił w Namysłowie. Myślę sobie, że ważne, żeby ta energia była tania. Jak to zrobić? Tania energia w rolnictwie to tania żywność. W tej dzisiejszej sytuacji kryzysowej na całym świecie tak naprawdę, ale w Unii Europejskiej przede wszystkim, bo Unia Europejska nie jest jednolita. Unia Europejska nie stawiała na bezpieczeństwo militarne, na bezpieczeństwo energetyczne i na bezpieczeństwo żywnościowe w konsekwencji. Stawiała na, poprzez Niemcy, na współpracę z Rosją Putina i przez to dzisiaj ta wojna cały czas trwa i wyniszcza gospodarki poszczególnych państw europejskich. Nie ma bezpośredniego potępienia reżimu Putina i musimy radzić sobie sami tak naprawdę. Każde państwo narodowe musi budować swoje programy. Poseł Kowalski, pan minister Kowalski zaprosił mnie do swojego okręgu, do swojej ojczyzny, jeżeli chodzi o reprezentowanie wyborców. Jest bardzo aktywny na tym terenie i od początku on mówił już 2 lata temu, że może być wielki kryzys energetyczny i dzisiaj mówimy o tym kryzysie energetycznym w szerszym kontekście i jak niemu zaradzić w sytuacji związanej z rolnictwem. Byliśmy w Namysłowie u rolników w powiecie namysłowskim i tam rozmawialiśmy z rolnikami na tematy problematyczne, czyli ceny nawozów. Zaprogramowaliśmy 4 miliardy złotych dopłaty, dofinansowania dla rolników, którzy już korzystają z tych programów. Wypłaciliśmy ponad 1 miliard złotych. 200 tysięcy wniosków zostało rozpatrzonych, czyli prawie połowa. W sumie ponad 420 tysięcy wniosków jest do rozpatrzenia, czyli jesteśmy na półmetku, jeśli chodzi o rozpatrywanie tych wniosków. Więc wszystko idzie w tym dobrym kierunku, że my programujemy w tym krytycznym momencie. Dopłacamy do mięsa, do produkcji trzody chlewnej, też w krytycznej sytuacji dla trzody, do zdjęcia jabłek deserowych z rynku, 60 milionów złotych i przetworzenie ich na soki. W tym mięsie, o którym mówiłem, jest to prawie 600 milionów złotych, kwota łączna przez ostatnie pół roku i wrócę do wątku energetycznego. To wszystko się łączy, bo cena nawozów, czyli ten program nawozowy jest pionierski, jedyny w Unii Europejskiej, dopłata do nawozów, ale nawozy to gaz, 70%. No właśnie, więc tutaj cena gazu jest niezwykle istotna. Pan minister Kowalski niejednokrotnie mówił o tym, że musimy uniezależniać się od rosyjskiego gazu, czego nie widziały nigdy Niemcy. Niemcy zawsze upośledzały swoją gospodarkę i gospodarkę europejską w tym kontekście. Musimy dywersyfikować źródła energii i budować bezpieczeństwo na węglu. O tym mówi Solidarna Polska, o tym mówi poseł Kowalski. I we wtorek będzie zespół dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy mówić o tym, czy zabraknie w Polsce węgla, czy zabraknie w Polsce energii i co to znaczy dla polskiego rolnika. Mamy nadzieję i robimy wszystko, by tych surowców nie zabrakło. Będziemy poruszać te ważne kwestie, które zostały poruszone na spotkaniu w Namysłowie. Niektórzy politycy z opozycji mówią, żebyśmy postawili na biogazownię w każdej gminie, na przykład Marek Sawicki z PSL-u. Mówi tak, z produktów ubocznych i odpadowych rolnictwa możemy rocznie produkować około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Jak dołożymy do tego biomasę komunalną, to mamy kolejne 6-8 miliardów i jest to więcej niż importowaliśmy przed agresją Rosji na Ukrainę. No to są bardzo piękne słowa pana doktora, pana ministra. Natomiast ja bym chciał jako polityk, cały czas czuję się politykiem młodego pokolenia, chociaż drugą kadencję zasiadam w polskim Sejmie i jestem sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, ale mając 33 lata dalej czuję się politykiem młodego pokolenia i uważam, że niestety moi poprzednicy nie widzieli tego źródła dywersyfikacji, możliwości rozłożenia tych źródeł energii, bo biogazownie są świetne, tylko w sytuacji kryzysowej tu i teraz my musimy postawić na strategię, czyli strategię i węgiel jako element strategiczny, jeżeli chodzi o polską energię, odnawialne źródła energii, biogazownie i inne rzeczy związane z OZE. Rzeczywiście są świetne, ale to musi być jakby dodatek do jakiejś podstawy, do jakiegoś podłoża i tym podłożem i tym trzonem powinien być polski węgiel, bo węgiel to nie tylko gospodarstwa indywidualne, ale również rolnictwo,
w szerokim zakresie to są uprawy pod osłonami, więc jeżeli nie będzie węgla, nie będzie miału, to być może w polskim i w europejskim rolnictwie zabraknie nowalijek, czyli to są również kryzysy w tych sektorach, dlatego węgiel musi być, zabezpieczamy go i patrzymy z ubolewaniem na tą hipokryzję, gdzie opozycja mówiła, że trzeba zamykać kopalnie, a dzisiaj mówi, że Polska ma nieaktywne kopalnie, że Polska jest nierentowna, jeśli chodzi o węgiel i za mało go wydobywa, bo my rządzimy, a sami rzucali piach i kamienie w te tryby, nie walcząc o polski węgiel. To ten problem z wydobyciem to jest jedno, ale jest jeszcze inny problem, bo będziemy importować węgiel, ale może być problem też z przeładunkiem, jakby z dostarczeniem tego węgla na rynek. Pani redaktor, te dopłaty do węgla dla gospodarstw indywidualnych są bardzo ważne w kontekście tego, o czym mówił pan minister Zbigniew Ziobro na Radzie Ministrów, chcąc wesprzeć polskich odbiorców i rzeczywiście to ma pomóc. Niektórzy śmieją się z tego programu i też nad tym ubolewam, bo ci sami ludzie zamykali w Polsce kopalnie i strzelali do górników. Gdyby wtedy sprzeciwiali się tej chorej ideologii w Unii Europejskiej, gdzie Unia miała być praktycznie jak niektóre plemiona, bez wojska, bardzo pokojowe, pacyfistycznie nastawione, bez wojska, bez energii i na końcu bez żywności. No takie niestety twory nie są w stanie przetrwać jednak w agresywnym świecie, na którym cały czas toczą się wojny. O ile reżim Husajna był potępiony przez cały świat, to reżim Putina nie jest i tutaj niestety rozgrywają się tragedie. Czyli mam odpowiedź, bo jakby będzie za co kupić, tylko pytanie co? No bo państwo też takie pytania będziecie stawiać właśnie we wtorek. Naszym czy nie zadaniem, zabraknie węgla? Naszym zadaniem jest dostarczyć ten węgiel i zrobimy to, tylko bardzo przykre jest dla mnie to, że teraz podważa się również zakup węgla, kiedy właśnie ci ludzie, którzy dzisiaj śmieją się z zakupu węgla z innych państw, wtedy zamykali kopalnie i strzelali do górników, którzy chcieli węgiel wydobywać. Dzisiaj śmieją się, że sprowadzamy węgiel i chcemy zapewnić ciepło polskim obywatelom, a wczoraj na dodatek, kiedy ściągany był węgiel przez prywatne podmioty z Rosji. Cały świat sprowadzał, cała Europa i polscy przedsiębiorcy również to robili. To wtedy zarzucano rządowi, że to rząd ściąga rosyjski węgiel. Kiedy nastąpiła agresja Putina na Ukrainę, to mówiono, że powinniśmy natychmiast zrezygnować z importu węgla z Rosji. To zrobiliśmy, bo to była decyzja całej klasy politycznej w Polsce. To była decyzja Komisji Europejskiej, a dzisiaj mówi się, że powinniśmy nakupić tego węgla więcej, żeby dzisiaj były zapasy. Więc ja się pytam, kiedy polska opozycja pokazuje prawdziwą twarz? Wtedy, kiedy współpracuje z Rosjanami i Władimir Putin chodzi po molo z Donaldem Tuskiem? Czy wtedy, kiedy widzi koniunkturę, gdzie rzeczywiście dzieje się źle na świecie i krytykuje polski rząd? Ja nie lubię takiej hipokryzji, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Okazuje się, że nie ma z kim rozmawiać, jeżeli chodzi o partnerstwo w polskim parlamencie. A propos wojny, panie ministrze, bo teraz jest kwestia też ukraińskiego zboża, które Polska zdecydowała się, aby pomóc Ukrainie, aby przewieźć dalej. To jest też kłopot jakby też z tym przeładunkiem i transportem. Były minister rolnictwa Jan Ardanowski mówi, że to zboże jest w Polsce sprzedawane i jakby no to jest proceder niemożliwy do upilnowania. Jak to nie jest? Chcę być złym prorokiem, ale według wszelkich statystyk magazyny światowe zbóż nie są w dostatecznym stopniu uzupełnione. Polska jest bezpieczna żywnościowo, bo ma rekordy eksportu nadwyżek rolno-spożywczych. Natomiast nie chcę być złym prorokiem, ale to również jest moim zdaniem rosyjska propaganda mówiąca o tym, że ukraińskie zboże zagrozi Europie. Ukraina ma problem z dostępnością portów czarnomorskich, przez co nie eksportuje swojego zboża do krajów Afryki. Było porozumienie, ale no wyszło jak wyszło. Dokładnie. I te państwa i ci obywatele być może w przyszłości będą migrować do Europy w poszukiwaniu chleba, nie lepszego chleba, a w ogóle chleba. I to może być wielki kryzys w tym czasie. Natomiast ja bym przestrzegał przed takim mówieniem, że zalała nas ukraińska
pszenica. Niektórzy tak mówią, a jednocześnie nie znają liczb. Polska produkuje około 33-35 milionów ton zbóż, a do Polski więcej niż w zeszłym roku wjechało, nie wpłynęło, nie wiem, którędy miało wpłynąć, niektórzy mówią, że wpłynęło, zalała nas ta pszenica, wjechało 600 tysięcy ton więcej kukurydzy, a tylko kilkanaście tysięcy ton zboża. Więc to jest również propaganda, która ma doprowadzić do tego... Czyli znajmy proporcje po prostu. Znaczy, znajmy proporcje, to zboże nie zagraża. Są chwilowe nadpodaże regionalne, czyli na przykład na ścianie wschodniej. I jednocześnie mamy żniwa. W żniwa zawsze te ceny lekko szły w dół, ale widzimy już notowania na światowych giełdach, które mówią o tym, że te ceny będą rosły i one też nie mogą przekroczyć pewnej kwoty, bo ludzie w mieście nie będą w stanie pozwolić sobie na normalne zakupy. Dlatego ta propaganda ma zniechęcić polskich rolników i polskich obywateli do Ukraińców, a jednocześnie ma doprowadzić do destabilizacji żywnościowej w przyszłości. Ja jestem zwolennikiem magazynowania i budowy magazynów, które zostały zniszczone przez Balcerowicza po transformacji, bo te magazyny pozwoliłyby nam zyskać nową rolę na arenie międzynarodowej. Gdybyśmy zmagazynowali na przykład 10 milionów ton zbóż z Ukrainy jako państwo i nie wpuszczali tego na rynek, by to zboże nie destabilizowało rynku, moglibyśmy rozmawiać z państwami Afryki, z Komisją Europejską w sprawie KPO. Więc wiele rzeczy by, że tak powiem, ułatwiło nam to, gdybyśmy mieli tego typu potencjał. Potencjały militarne, energetyczne i żywnościowe są... przepraszam. Te potencjały są niezwykle istotne, dlatego rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Widzimy, że to również jest rzecz, którą interesują się rolnicy. My chcemy, żeby oczywiście polscy rolnicy produkowali na równi z rolnikami całej Unii Europejskiej i żeby Ukraińcy też produkowali tak jak Europejczycy na tych samych zasadach, a nie stosowali innych środków ochrony roślin, nasion genetycznie modyfikowanych, mączek mięsno-kostnych. Muszą być równe warunki. Albo oni mają produkować tak jak Unia Europejska, albo Unia Europejska tak jak Ukraina i inne państwa spoza wspólnoty. Jesteśmy za tą równością, żeby nie wykończyć przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa. I o tym rozmawiamy z panem posłem Januszem Kowalskim. Żeby też nie było jak w Holandii, nie grozi nam to. Walczymy o bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe i ten zespół już we wtorek, również ważne programowania, pan poseł, pan minister Janusz Kowalski zapowiada, godny reprezentant tego terenu. Cieszę się, że tutaj jestem na jego zaproszenie. To na koniec króciutko. Wicepremier Henryk Kowalczyk i oczywiście minister rolnictwa był pytany o ceny chleba, jakie mogą być jesienią. Mówi, że 10 zł to jest gruba przesada. Pan jak przewiduje? Przewiduję, że jeśli pojawią się kolejne duże firmy, które będą udawać, że nie ma w Polsce jakiegoś produktu, dawniej tak było z paliwem, rosyjska propaganda, ceny paliwa poszły w górę, były niedobory, ludzie panikowali, teraz tak dzieje się z cukrem. Jeżeli jakaś firma, jakaś sieć ma problemy z logistyką i nie może sobie poradzić, a jednocześnie widzi, że obywatel kupuje bardziej świadomie, bo wszystko jest droższe i obywatel chce kupować taniej i często produkty regionalne, to ta firma, być może tacy ludzie spekulacyjnie chcieliby w jakiś sposób wpłynąć na obywatela, który miałby kupić więcej poprzez to, że się po prostu boi. To są praktyki niedozwolone. Poseł minister Janusz Kowalski już zapowiedział na tym spotkaniu w Namysłowie, że w takich sytuacjach będzie składał wnioski do UOKiK-u, czy nie doszło do naruszeń, bo nie może być sytuacji, w której będzie się manipulowało opinią publiczną i ludźmi i cenami poprzez to, że na Ukrainie jest wojna i ludzie boją się, że nie będzie chleba w sklepach. Mamy dostępność zbóż, mamy dostępność mąki, mamy dostępność surowca, więc proszę się nie dać wkręcić w takie spekulacje. Towar jest, żywność w Polsce jest, jesteśmy bezpieczni żywnościowo. Uspokajał na naszej antenie Norbert Kaczmarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję ślicznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo, panie redaktor, i do usłyszenia. Poranna rozmowa Radia Opole.